Czy my, Polki, Polacy, tak naprawdę mamy problem z tą nagością, czy trochę się zmieniło na przestrzeni lat? Czy my mamy problem z nagością? No, mamy taki problem z nagością, na ile nam sylwetki pozwalają, to po pierwsze. Po drugie, na ile nam morale pozwala. Nagość ludzka nie jest niczym nadzwyczajnym w tej chwili, jest czymś wręcz oczywistym. Jakby żyjemy w erze właśnie nagości, można powiedzieć nawet, że świat się spornografizował. W związku z tym jakby prezentowanie swojego ciała jest absolutnie na miejscu w rozumieniu światowym. Zwłaszcza, że żyjemy bardzo długo. I bardzo długi czas uczestniczymy w życiu publicznym. To się zaczyna już w nastoletnim wieku, a kończy się w bardzo, bardzo późnym wieku. I w związku z tym jakby te dojrzałe kobiety, które mają bardzo wypracowane, sprężyste ciała, chcą się nimi pochwalić. Że właściwie z daleka wyglądają jak swoje wnuczki. I świat tak wygląda, to jest nowy świat, w związku z tym jakby i moda, i projektanci, i moda idą naprzeciw. Chcecie, drogie panie, pokazywać się, chwalić się swoimi dojrzałymi, sprężystymi ciałami? Proszę bardzo, już można, w związku z tym bawmy się.